Cześć, witajcie. Cześć. W naszym alfabeciku dotarliśmy do literki P. No i rzecz, którą wielu z Was zna, ale może nie wszyscy. I może trochę jeszcze powiemy o technicznej stronie. Nie no, znać to chyba wszyscy prawie znają, natomiast stosunkowo chyba niewielu aż tak ludzi używa. Tak, nie każdy wnika i nie zawsze jest nam potrzebny. Powerbank, czyli dodatkowa bateria ratująca smartfon w razie potrzeby. Porady w zakresie doboru powerbanków są w zasadzie krótkie. Po pierwsze, im większa pojemność, tym lepiej, ale tu musicie zadecydować, bo większa pojemność zawsze oznacza większe wymiary owego powerbanku i jego wagę, więc musicie sami. I ceny też, tak. Także musicie sami względem własnych potrzeb wybrać złoty środek pomiędzy rozmiarami i wagą powerbanku, a jego pojemnością jego baterii. Dobry powerbank powinien też mieć wskaźnik naładowania diodowy. Powinien mieć przynajmniej jedno wejście, wyjście duże USB i USB-C. Często są sprzedawane w komplecie z przejściówkami. Też warto się zdecydować, jeżeli nie wiecie, jakie urządzenie będziecie podłączać i jest spora szansa. Przy czym wolałbym, żeby miał dwa różne wejścia, ponieważ przejściówki mają to do siebie, że giną. Tak, że giną. Nawet nie o to chodzi, że się psuje. Zdarzają się bardzo fajne modele z indukcją, które też ja osobiście polecam, jeżeli używacie na przykład smartwatcha czy słuchawek ładowanych indukcyjnie. Wtedy można ładować jednocześnie i zegarek, i telefon. Tak, a nie polecam ładowania indukcyjnego jako do takie ładowania telefonów i ogólnie takich poważniejszych urządzeń. Pieniądze. Tak, bo to jest po prostu, większe są straty nie ma sensu, na ładowaniu. Tak. W przypadku powerbanku to szczególnie. Tak, no bo jeżeli tam ładujemy z gniazdka, to tam powiedzmy pies trąca. Ale mamy tak? czas na to, to spokojnie. Natomiast w przypadku powerbanka, no to strata energii można. Oczywiście w sytuacji awaryjnej, kiedy na przykład zepsuliście kabelek, zgubiliście i nie macie innego wyjścia, no to oczywiście jak najbardziej. Natomiast tak na co dzień po prostu strata energii, mało doładujecie, a szybko opróżnicie powerbank. O, w skrócie. Tak, no a biorąc pod uwagę, że powerbank na ogół jest używany właśnie w takiej sytuacji awaryjnej, przymusowej, no to warto jednak tą energię w powerbanku mieć. Oszczędzać, po prostu tak, nie szastać ją. I właśnie też warto, jak macie powerbank, po prostu miecie go cały czas naładowanego. Jak go nawet nie używacie, to go naładujcie i dopiero schowajcie do plecaka czy torby, bo nie wiadomo, kiedy wam się ta energia przyda. No i tu dochodzimy do tego. To swoją drogą, tak, ponieważ no, powerbank jest tak samo jak telefon i każde inne urządzenie na akumulator, szczególnie na akumulator litowo-jonowy i tam z tej, powiedzmy, okolicy jakieś tam litowo-polimerowe i inne cuda. One wszystkie mają tą cechę, o których już mówiliśmy w filmiku o akumulatorach, że bardzo nie lubią rozładowania, tak zwanego głębokiego rozładowania. Czyli do zera i mniej. Czyli słuchajcie, to dochodzimy do takiego paradoksu powerbanku, który występuje tak samo w zasilaczach awaryjnych, czyli UPS-ach. Coś o nich wiesz. Tak, tak, bo właśnie tak. Może być tak, że kupimy powerbank albo UPS-a i przez kilka lat nie będzie nam w ogóle potrzebny, a po kilku latach, kiedy będzie potrzebny, to się okazało, że właśnie akumulatory w nim padły. Wiem, co mówię, bo właśnie mnie to spotkało, tak? Przez 5 lat, kiedy 5 lat temu wymieniłem akumulatory w swoim UPS-ie, przez 5 lat ani razu nie był potrzebny, natomiast jak akumulatory padły, znaczy jak się okazało, że jest potrzebny po 5 latach, to się okazało, że akumulatory mi trzymają jakieś pół minuty. No i tak może być też z powerbankiem, dlatego nawet wiecie co, jak nie używacie, to ja bym wam radził, nawet jak nie potrzebujecie z niego skorzystać, raz na jakiś czas wyjąć z plecaka szuflady, naładować nim telefon, potem naładować z powrotem powerbank, żeby ta bateria jakiś ruch tam wykonała. No i oczywiście nie dopuszczać do całkowitego rozładowania się. Powerbank prędzej czy później leżący w torbie rozładuje wam się, tak czy siak. Tak, i jeżeli jest sensownie wykonany, no to tam elektronika jakoś się powyłącza i nie zabije akumulatora, a jeżeli nie jest sensownie wykonane, to się może okazać, że dokładnie, to będzie ostatnie rozładowanie. Ostatnie rozładowanie, a jeszcze do tego pamiętajcie, że zadziała prawo Murphy'ego i zawsze jak będziecie potrzebować powerbanka, to on zapewne będzie rozładowany. Dlatego okresowo sprawdzajcie. Naładowany, no to podłączcie na trochę telefon, podładujcie sobie. Tak, zobaczcie, czy żyje, bo możecie żyć w przekonaniu, że macie powerbanka, a nie macie. Tak? Także warto o ten aspekt też zadbać i o tym właśnie głównie chcieliśmy powiedzieć przy okazji literki P, bo takie pierdulce
no czasem po prostu zapominamy zwyczajnie w ferworze codzienności. Tak, a potem jedziemy na wakacje gdziekolwiek. Odkurzamy naszego powerbanka, żeby go naładować i okazuje się, że on nie żyje. Fajnie, jeżeli się okaże przed wyjazdem, gorzej jak się okaże tak to jeszcze zdążycie nawet na lotnisku jakiś kupić od biedy. No i najwyżej tylko będziecie kasę do tyłu. Tak, natomiast ja też zwracam uwagę na to, że czasami po prostu rozwiązania prymitywne są lepsze od rozwiązań zaawansowanych i zamiast kupować powerbanka, to lepiej jest zabrać ze sobą przedłużacz. No to w większości wypadków tak samo spełni swoją robotę, jak nie lepiej i jest pozbawiony tych wszystkich przypadłości, które mają powerbanki. No tak. A dzięki przedłużaczowi naładujecie kilka urządzeń jednocześnie. Tak, jeszcze czajnik będziecie mogli podłączyć. Właśnie szczególnie w podróży często się zdarza, że w waszym pokoju hotelowym jest na przykład jedno gniazdko w dodatku zajęte przez telewizor albo lampkę nocną. Mm-hmm. Bo takie przypadki znam. Albo lądujecie i się okazuje, że nie wzięliście ze sobą adaptera, a jest tylko jedno gniazdko, nazwijmy to europejskie, a pozostałe są na przykład typu UK-skiego. No i co? Jesteście, wiecie gdzie, a mając przedłużacz, no to nie jesteście, a najlepiej mieć i jedno i drugie, czyli przedłużacz i powerbanka. Tak jest. No. I życząc, żeby Was takie przygody nieprzyjemne omijały z zasilaniem, zapraszamy Was na kolejną literkę, a dziś dziękujemy. Cześć. Do zobaczenia.